Już później to nie wiem, drugi pole tylko możemy doprowadzić co najwyżej do remisu, ale za każdym razem walczymy na pełną pulę, ale nie wychodzi nam na razie, nie wiem czemu. Od 4 chyba meczy bodajże tracimy bramkę w 5 minutach. Już nie wiem co robić. Jest to ósmy mecz z kolei, w ósmym meczu tracimy bramkę w 5 minutach, teraz w 6 minucie, także w każdym meczu to jest podobnie. Obronie u nas grają zawodnicy, którzy no właściwie są nominalnymi pomocnikami, bo na przykład dwójka obrońców grająca po zejściu Zycha, gdzie jest łamana kość, to Gałświder i Żubrowski, to są nominalni pomocnicy, także Duda to też nie jest obrońcą, także łatamy jak możemy, ale trzeba powiedzieć, że ta linia, formacja obrona to nie składa się z typowych obrońców. No musimy szukać tych obrońców gdzieś, czy w grupach juniorów też za bardzo nie ma wartościowych obrońców, ale był Bednarski, młody Bednarski, też jest kontuzja, to jest taka zmęczeniowa sprawa, bo to 94 rocznik. Jest nadzieja, że czas pracuje dla nich, dla nas i to wszystko będzie procentować może w nowym sezonie. Na pewno procentuje w juniorach, bo część tych chłopców na przykład w sobotę cała ławka grała w juniorach i bardzo fajnie to wyglądało. Tak jak powiedziałem, no, praca, jeszcze raz praca, ale na jakieś wnioski musimy wyciągać te wnioski. Wydawało mi się, że przed każdym meczem przypominamy im to, trenujemy na treningach, mamy dużo taktycznych treningów w formacjach, no jak na razie nie przynosi to rezultatu. Jest jakiś fatum, bo dwie bramki tracimy w ciągu 18 minut, także to jest w każdym meczu się powtarza. Jakby siadali psychicznie, to oni przy wyniku 3-0 nie podjęliby walki, a trzeba powiedzieć, że no innego im trzeba. I to jest budujące takie i jest to jakiś fundament do tej dalszej pracy, że dużo zdrowia wkładają w mecz, dużo zdrowia wkładają w trening. Ja 2 tygodnie temu prosiłem o cierpliwość i uważam, że trzeba dać im jakieś zaufanie i czas na to, że to są wszystko młodzi ludzie i ci młodzi ludzie powinni, ja tak zakładałem, w ciągu pół roku, może trochę dłużej, dojść do takiego poziomu, jaki poziom prezentują te drużyny, z którymi się spotykamy.